Dzieci, z którymi pracujemy, myślę, że najbardziej potrzebują wsparcia, bo oni nie mają tego wsparcia tutaj na miejscu, bo często ich rodziny są po prostu w Ukrainie. Więc tutaj osoby dorosłe, wsparcie osoby dorosłej jest czymś, czego bardzo potrzebują. Bardzo potrzebują akceptacji i zrozumienia ze strony i rówieśników, ale też osób dorosłych i potrzebują takiego dobrego dorosłego, któremu mogłyby się wygadać bez poczucia bycia ocenionym. Od 2 lat współpracujemy z Fundacją Profi. Ta współpraca została nawiązana w momencie, kiedy w naszej szkole pojawiła się duża grupa uczniów z Ukrainy. Z trudnością, którą się zmagają młodzi ludzie w Zarzeczu, to brak dostępu do pomocy psychologicznej, do pomocy specjalistów, którzy doskonale znają funkcjonowanie naszego rynku pracy. Myśmy szukali kogoś właśnie takiego, kto by nas wsparł w tych działaniach, które mają na celu pomoc psychologiczną uczniom, pomoc w sytuacjach takich kryzysowych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej mogliśmy realizować projekt, korzystając ze środków z grantu PopFund na realizację działań, które miały na celu pomoc psychologiczną, integrację, jak i doradztwo zawodowe dla młodych ludzi pochodzących z Ukrainy. Warsztaty zintegrowały mnie z moją grupą klasową oraz nauczyły mnie dużo o emocjach i dały nowy, lepszy pogląd na świat. Bardzo ważna jest też taka indywidualna pomoc. Ciągle jest potrzebne jeszcze to wsparcie takie zewnętrzne ze strony psychologów właśnie Fundacji Profil. Wiele nastolatków korzystało z sesji 1 na 1. To bardzo było ważne, żeby móc porozmawiać indywidualnie 1 na 1 w sytuacji, kiedy ich rodziny są daleko i ich przyjaciele, bliscy zostali w Ukrainie. Jak przy każdym projekcie, gdy zamykamy pewien etap, pojawia się dużo radości i energii i satysfakcja, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę. I w tym projekcie tak mogę powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy swoją robotę.